Kochani, przy pince Donovan, uwaga i ach, piękna obrona. Kochani, witajcie serdecznie, witam was serdecznie, Guciorek. Witam was, słuchajcie, dzisiaj kawałeczek z naszej FIFA, bo dwa słowa chcę powiedzieć. Kochani, akurat wbiłeś bramę? Gratulacje, ciach. Witam was, Stawuś, dzień dobry. Kochani, słuchajcie. Padło pytanie, co się w ogóle u nas dzieje z FIFA, jak wygląda nasz elektroniczna zabawa z tym, kochani. Dlatego dwa słowa wam na ten temat powiem, ale tylko dwa i przejdziemy zaraz do unboxingu, dobrze? Kochani, przede wszystkim tak, nasza przygoda się zaczęła przy FIFA, zdaje się 11, kupiliśmy PlayStation 2 od razu z płytą FIFA, na tym nam zależało, czyli 3 lata temu kupiliśmy 11, potem kupiliśmy FIFA 12, graliśmy FIFA 12, wszystko pamiętajcie na PlayStation 2, nie mamy innej konsoli. Potem, słuchajcie, pojawiła się FIFA 13 i ją też mamy. W chwili obecnej mamy 14. I Gutku, mam dla Ciebie smutne wieści, FIFA 15 na PlayStation 2 nie będzie, także nie będziemy mieć 15. Musisz sobie zarobić na laptopa. Musisz sobie zarobić na laptopa, na razie dobrze mu to wychodzi. Wczoraj zagrali dobry turniej, kochani, i o tym dwa słowa powiem. Także z FIFA wiecie, o co chodzi. Dzisiaj Gutek ma nagrodę, może sobie odpocząć troszkę, jest w swoim fotelu dmuchanym i jakby w naszym unboxingu nie będzie do końca brał udziału. On sobie w tym momencie niech tam się bawi chwilkę. Ja natomiast, kochani, jestem dla galaxii. Tak, już. Tak. Ja natomiast chcę wam powiedzieć tylko jedną rzecz i kilka takich nowości u nas, dobra? Wiecie, że u nas weekendy są mocno piłkarskie i no niestety, kochani, nie zmieni się to. Dlatego, że my jesteśmy w KS Talent, jesteśmy w Zagłębiu Lubi. W tym tygodniu mieliśmy 4-5 turniej możliwość zagrać. W końcu wyszło tak, że zagramy 3 turnieje. I teraz tak, wczoraj graliśmy przepiękny turniej. Zapraszam was do oglądania relacji przy sztucznym oświetleniu. Chłopaki dali nieprawdopodobny popis. Muszę wam powiedzieć, że... Powiedz wyniki, czy nie? Nie, wyników wam nie mówimy, idźcie oglądać, ale powiem wam, że byliśmy zespołem, który grał najładniejszą piłkę. Słuchajcie, jak na 7-8-latków taka klepa odchodziła, że no wszyscy się za głowę trzymali. Także no, powiem wam, kochani, że widać, że chłopcy 3 lata trenują. Gutek solidnie gra w piłkę, natomiast musimy powiedzieć, że mamy cały zespół, jemu dziękujemy. Jak poglądacie, zobaczycie, że naprawdę u nas siła jest w zespole. Trener u nas jest przeciwnikiem kultu jednostki. Nie gramy wszystkiego na Gutka, nie gramy tak, żeby Gutek turniej był królem strzelców. Powiem wam, kochani, że na wczorajszym turnieju była rzecz niesamowita. W pewnym momencie trener dał założenia, żeby wymienić 10 podań, dopiero strzelać bramkę. Oczywiście no, bawimy się piłką nożną i na tym to polega i bardzo dobrze. Nie chcemy, słuchajcie, wyników po kilkanaście do zera, nie chcemy takiej totalnej dominacji. Z prostej przyczyny no, nikt nie będzie chciał nas na turnieje zapraszać. Okazuje się, że w tym naszym regionie jesteśmy, kochani, chyba w roczniku 2006, czyli w Gutka tym koronnym, nie do zrobienia. Po prostu boję się, że odjechaliśmy piłkarsko, lata świetne, a na potwierdzenie tego, kochani, zobaczycie również z jutrzejszego turnieju jedziemy do Jawora, znowu będzie 12 drużyn, 6 bardzo fajne, solidne drużyny, Górnik Wałbrzych, coś tam z Wrocławia ma być, no będzie naprawdę sporo się, kochani, działo. Ja jestem strasznie ciekawy, chcę to zobaczyć, żeby upewnić się, czy na pewno jest tak, jak mówię. Natomiast wam chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mówię, tej piły mamy bardzo dużo, nawet dzisiaj pojechaliśmy pokopać troszkę na Orlik, okazało się, że zagraliśmy króciutki meczyk, także taki jestem troszkę zmęczony. Powiem wam, kochani, że wykorzystuję troszkę czasu na unboxing, troszkę na sprzątanie. Przybywa nam troszkę, układa się tu w kartonikach, robi się coraz bardziej przejrzyście. Słuchajcie, tutaj już pogrupowałem karty w różne edycje. Jeszcze daleko jestem w lesie, ale już coraz bliżej. Wygląda to jak bałagan, ale wierzcie mi, to nie jest bałagan. Natomiast na to wszystko potrzeba masę czasu, żeby teraz to porozkładać na poszczególne edycje. O różnych takich ciekawych kartach będziemy robić odcinek, jak zrobiliśmy ten z MMA. Także powiedziałem wam, co się działo na turnieju, powiedziałem wam, co się będzie działo. A jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jutro na dodatek tego wszystkiego gramy, kochani, turniej z Gutkiem, z Orlikami. 2004 rok, ale tam zagramy tylko dwa ważne mecze. Dlatego, że turniej w Jaworze gramy po południu. Turniej nasz w Bolesławcu zaczyna się o 9, także jedziemy, Guciu, o 9 rano. Nie, właśnie najpierw zagramy w Orlikach, jedziemy raniutko o 9, kochani, zabrać. Ja nie będę grał wszystkich meczów.
mecz. Nie, nie, zagramy dwa mecze, żebyś się nie zmęczył, żebyś dał radę jeszcze na popołudniowym turnieju zagrać. Natomiast te dwa mecze bardzo kluczowe dla naszej grupy będziemy grali z naszym BKS-em Bolesławiec i z Centrum Odkrywania Młodych Talentów. I po tych dwóch meczach oczywiście jedziemy zjeść obiadek, przebrać się, odpocząć, jedziemy do Jawora. Będzie z tego relacja. Natomiast kochani, nie chcę próżnować w tym filmiku, chcę również zrobić unboxing. Coś tam przygotowałem. Tu karty z RPA jeszcze układamy. Coś tam, kochani, przygotowałem i będę chciał coś przy okazji otworzyć. Jest jeszcze jedna smutna wiadomość, kochani. No, Kudłaty nie będzie przez najbliższy tydzień z nami w filmikach. Kudłaty załapał ospę, także te ostatnie marudzenie jego takie było. Mówiłem, że tak przed chorobą często się dzieje, no i tak się stało. Tydzień czasu Kudłaty nie może wychodzić na dwór, jest wysmarowany, ciapaty, krosty. Pewnie każdy z was już ospę przechodził, wiecie, tak, wiecie co to jest. A teraz, kochani, robimy taką operację. Gutku, zgonię cię z tego fotelika, puść tatę, bo ja nie dam rady na kolanach. Nie, graj sobie, tylko siadaj z boku, nie puszczaj na fotelik. On się bawi, zobaczcie, przegrywa 2-1 czy wygrywa? Wygrywa. Czyli grasz jako Los Angeles Lakers, tak? Bardzo dobry klub, słuchajcie, z Stanów. Guteczku, puść tatusia, niech stare kości położy na foteliku. Spadaj, ciach, ciach. Zobacz tylko, daj sobie pauzę, bo masz 115 minutę, czyli gra jakąś dogrywkę. Guciu, ja biorę sobie przesyłeczki, a ty weź, jak możesz, zobacz tam do kamerki, czy mnie będzie widać i przesyłki. Zobacz. Opa! Cześć, kochani, już teraz usiądę, jestem naprawdę zmęczony. Jeszcze do tego byłem dzisiaj w pracy sam do 14. Widać nas dobrze? Także macham wam tutaj. Gutek się bawi i ma się bawić, bo naprawdę się napracował. Wczoraj zagrał dobry turniej. Nie powiem wam, ile strzelił bramek, ale dużo bramek strzelił. Natomiast wczoraj mieliśmy, mówię zupełnie... Tak, mieliśmy jednej braku nam do króla strzelców. No dwóch. Natomiast jakbyśmy strzelili jeszcze jedną, to byśmy mieli tyle samo, co król strzelców. Natomiast muszę powiedzieć, że tamta grupa, w której padł Król Strzelców, to tam takie karakaniki. No i tam takie karakaniki biegały. Ale już dobra. Guciu, uciekaj stąd, bo będziesz mnie zasłaniał. Iść na tamtą stronę. Albo do tyłu. A ja, kochani, w tym momencie Patryczek W. z Nowogardu otwieram przesyłeczkę z 5 września. Patryczku, naczekałeś się sporo, ale robimy co możemy, kochani. Natomiast dziękuję wam za wyrozumiałość, za to, że nas nie popędzacie, nie poganiacie, bo inaczej zrezygnowalibyśmy z tej zabawy. Nie dalibyśmy rady. Jeżeli będziecie nam kazać wybierać pomiędzy kartami a piłką nożną, kochani, wierzcie mi, wybiorę piłkę, nie? Natomiast bardzo mało piłki oglądamy w ogóle przez to, że właśnie bawimy się kartami. Dobra, już się skupiam na unboxingu, otwieramy paczkę. Przypominam, słuchajcie, paczka jest od Patryka W. z Nowogardu. Tak, Nadusia, o, tu jest coś dla Naduśki, a Naduśka dzisiaj jest u swojej koleżanki z drużyny z KS Talent na urodzinach, słuchajcie, no. Kudłaty na dole, niestety netko nie wołamy, bo jest cały wyciapany w kropkach, natomiast Nadusia jest na urodzinach. Otworzymy to w kolejnym odcinku, jak Nadusia wróci. Nawet tam jest. No i sam jestem bardzo ciekawy. Słuchajcie, tutaj mam liści i teraz już Butek nie przeszkadza. Uwaga. Tu w liściku jest tak. Witam. Wysyłam karty, głównie karty Brazji. Pozdrawienia dla Gutka, Nadi, Niekudłatego oraz resztę rodziny. Dziękujemy ci pięknie. Wymiana także Topmaster za Topmaster, Player za Player, w zamian karty, które chcę. Aha, czyli mamy tutaj listę kart, które Patryk potrzebuje. Patryczku, dostaliśmy również plakat. Tylko popatrzę, bo czasami na tym plakacie zaznaczacie, kochani, jakie chcecie braki dostać. Ale to jest nowiutki plakat, niechodzony, także my ich mamy sporo, jak ktoś potrzebuje, proszę się, kochani, odezwać. Mamy, słuchajcie, Neymarowy plakacik, to jest Brawo. Na odwrocie jest buteczku Benzema. Chyba Benzema wygra. Tu mamy, słuchajcie, Lewandowskiego jeszcze w Borussii, a z tej strony mamy zwycięzców Bayern Monachium. Na tej stronie, kochani, mamy Roberto Saldado, a na tej stronie Rooney. Myślę, że Runa jak już jest lubi. Saldado. Słuchajcie, album 13-14 na naklejki, prawie pusty, także zapraszamy. Właściwie to chyba pusty, super. Takie są naprawdę najfajniejsze, bo największa radość jest ze zbierania. Kiedyś słyszałem, że najfajniej króliczka się goni, a nie łapie. I coś w tym jest. Guciu, patrz jak pięknie w topu laderku, Game Changer
Javier Hernandez, a na odwrocie, słuchajcie, Wayne Rooney. Tam też jak trudno było zebrać Hernandeza, to był nasz ostatni game changer. Okej, okay, otwieramy, kochani, teraz saszeteczki. Z saszeteczek się nam wyłaniają karty, już mówimy jakie. Spróbujemy ich nie uszkodzić, tych saszeteczek, zużyjemy je, żeby przesłać karty dla Was. Jest to najlepsza forma wysyłania kart, najmniejsza szansa, że się zniszczą. Piękny Willam, saszetkowy, słuchajcie. Pierre Aubameyang na impakcie, piękna karta. Teres, ślicznie, wszystko się świeci. Gareth Bale na impakcie. Marco Van Ginkiel, no i William, który się zaczął. Ale nie, ja mam tu tak światło, mi akurat pada, że pięknie się świeci. Widać, że to są karty prosto z boksa. Kochani, oczywiście u nas są jeszcze boksy, są saszetki. Piszcie, jeżeli ktoś z Was potrzebuje, chce, zapraszamy. Czekajcie, tutaj jest Fans Favorite. Fans Favorite, słuchajcie, Iker Casillas, Patrick Evra, Saviola, Lucio Gonzalez, Hamsik i John Terry. Również piękny stan tych kart. Gratulujemy, Patryczku. Kochani, ten jeden odcinek jest taki przerywnikowy. Spróbujemy dzisiaj nagrać dwie, bo wziąłem jeszcze jedną przesyłeczkę. Spróbujemy nagrać Wam dwa odcinki. Natomiast ja opiszę, od kogo jest ta przesyłeczka i na kolejnym filmie na dusi tą przesyłeczkę pokażemy Twoją niespodziankę. Natomiast ja lecę, kochani, kolejną. Patrzcie, Gonzalez Utility Player, ale masz piękny stan kart. Nagatomo Utility Player, Tim Cahill Utility, Di Maria Wontowacz, Giuseppe Rossi Wontowacz, Sanchez Wontowacz, jest Nico Jelavić, jest Koke z Hiszpanii, Luis Gustavo, już się nam powtarza. Bardzo ładny naprawdę stan kart. W każdym bądź razie, kochani, co jeszcze chciałem rzec. Mówię, no jutro cały dzień nie będzie szans na nagranie czegokolwiek. Mesut Ozil Star Player, Eto Star Player, Shaqiri Star Player, Feguli Star Player, Van Persie Star Player, Ribery Star Player i Ezer Star Player. Pusto. Hazard. Hazard. Gwiazdowo się u nas zrobiło. Kochani, w poniedziałek też nie będzie za dużo czasu dla Was, bo będziemy na Zagłębiu Lubin, jedziemy na trening do Lubina. Dla nas wyprawa do Lubina to jest, kochani, 50-60 km tam, 50-60 z powrotem, czyli jakieś 2 godziny na dojazd, 2 godziny treningu i pół dnia nam ucieka. Defensive Rock Pepe, Thiago Silva z Brazylii, Defensive, jest Lucas Neil z Fans Favorite, Kolo Touré, Steven Gerrard i Lavezzi. Znowu przepiękny stan kart, kochani. Żaden ruch nie trafiony. Gratulować. Zobacz mi, Guteczku, która jest minuta filmu, proszę. Coś się z Ekstraklasy pojawia. A jeszcze chyba nie 15. Czekamy na pierwsze karty, jakie nam wyślecie z 15. 13. 13 minutka, tak? Także już zbliżamy się, kochani, do końca. Zobaczcie. Mamy tutaj Piqué na limicie, Millera na limicie, jest game changer Cavani, czyli tłustiej się robi, Gonzalez jest game changer. Ach, tu dostaliśmy, słuchajcie, Rooneya w Zagłębiu, dawaj, dobry transfer. Chwila. Przydałby się nam w awansie, dawaj ciach dla koleżki. Ciach szybciutko, bo 13. Ach, bramę chciał strzelić, przeszkodziłem mu. Jest Rudnes, jest Wiśniakos, słuchaj, sami Kedira, no nie. My tych dwóch sobie życzymy w Zagłębiu, wiesz, jakby tak się udało, ojojoj. No niestety tak nie będzie. Jutro z Olimpią Grudziądz pozdrawiamy kibiców z Olimpii. Będziemy walczyć w bezpośrednim pojedynku o utrzymanie pozycji, bo jesteśmy na razie w tym samym. Patrzcie, PSG, Real, Galata, Napoli, jest Filip Lam, jest Jaja Touré, koleżko twój kochany w pięknym stanie i Benfica. Piękne karty również. Powiem Ci, że bardzo fajne te karty przysłałeś, bardzo tłuste. Ja przerzucamy tych kart dużo, dlatego może jakby tak ta ich wartość, ale jak przypominam sobie, jak tylko to zbieraliśmy, to słuchajcie, Pogba, Ajew, jest Claudemir, jest Jackson Martinez, jest Lars Bender i Lima na Starplayerze. Patryczku, naprawdę piękne karty nam dałeś. Muszę Ci powiedzieć, kochany przyjacielu, że bardzo Ci dziękujemy za przesyłkę. Skontaktujemy się z Tobą na fejsie. Zrobimy jeszcze jedną przesyłeczkę dla Was, ale w tym odcineczku dziękujemy Wam pięknie za uwagę. Dziękuję Wam, tato. Dziękuję Wam, Gutek. Zobaczcie jeszcze, co się tam dzieje. Wygrywasz Los Angeles Lakers 2-0. I to jest, kochani, FIFA 14 na PlayStation 2. Pamiętajcie, nie kłóćcie się. To jest PlayStation 2 i Gutek gra finał. Pozdrawiam. Na razie, Gutku. Ciao.